Piekoszów już po raz czwarty planuje zorganizować loterię podatkową. Piekoszów tu się opłaca, w ramach której mieszkańcy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody za rozliczenie PID w gminie. Rozliczenie się tutaj ma podwójne korzyści. Nie tylko wspiera rozwój lokalnej infrastruktury i inwestycje, dzięki temu, że 38% podatku dochodowego trafia do budżetu gminy, ale również daje szansę na wygrane w loterii. Burmistrz Zbigniew Piątek zachęca wszystkich mieszkańców, również tych niezameldowanych w Piekoszowie, do skorzystania z tej wyjątkowej okazji, podkreślając, jak ważne jest wspieranie gminy poprzez celowe rozliczanie się tutaj. Inicjatywa ma na celu nie tylko finansowe wsparcie gminy, ale także budowanie poczucia wspólnoty i zaangażowania w lokalny rozwój. To nam się udaje, bo faktycznie tych środków wpływa każdego roku więcej. Środków, które wykorzystujemy bardzo skutecznie. To są ważne pieniądze wpływające z podatku PIT, właśnie te pieniądze od państwa, które wpływają z podatku indywidualnego, od osób indywidualnych, bo my je przeznaczamy na różne cele, ale je przeznaczamy celowo, oszczędnie, skutecznie. Zresztą widać to na terenie naszej gminy, gdzie powstają inwestycje, są przebudowywane drogi, są remontowane. Ale również też inwestujemy w poziom nauczania. Ten poziom nauczania jest coraz wyższy, są pomoce dydaktyczne w placówkach oświatowych, są sale informatyczne, językowe, są zajęcia pozalekcyjne, więc naprawdę te środki są skutecznie przez nasz samorząd wykorzystywane dzięki właśnie tym, że państwo, część środków z państwa dochodów zostaje w naszej gminie. Każdego roku gmina zapewnia w loterii podatkowej ciekawe nagrody. W ubiegłorocznej edycji nagrodę główną, czyli voucher na rodzinny wyjazd wypoczynkowy o wartości 7 tysięcy złotych, wygrał Andrzej Karbownik z Jaworzni. Na pewno trzeba korzystać z okazji, póki można. Jak się wygra, to wiadomo. I tylko trzeba złożyć, brać udział w loterii i się wygra. I jak ta wycieczka, udała się? No, udała się, byliśmy na Krecie. Na wyspie Balot, Ferakionie, Hani. W tym roku nagrody zapowiadają się równie ciekawe. O tym, kiedy dokładnie ruszy tegoroczna edycja loterii podatkowej Piekoszów tu się opłaca i jakie będą jej szczegóły, dowiemy się już niebawem. A do wzięcia udziału w loterii zachęca burmistrz Zbigniew Piątek. Zachęcam wszystkich mieszkańców miasta imienia Piekoszów do wzięcia udziału w loterii podatkowej Piekoszów tu się opłaca. Nie tylko wesprzecie państwo swoimi środkami budżet miasta imienia Piekoszów, ale również jest szansa wygrania cennych nagród.